Święty Mateusz zapisał te słowa Jezusa Chrystusa. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Wszystko to musiało się wykonać, aby zgładzić nasze grzechy, moje i Twoje. Nie tyle ciemność i złe występki naszych serc zgładziły Jezusa. Jezusa do krzyża przybiła Jego miłość do nas. Stworzyłem Cię, człowieku, na swój obraz. Mimo dzielącej nas przepaści, otchłani dzielącej Stwórcem od stworzenia, pokochałem Cię, usynowiłem. Wszystko złożyłem pod Twoje stopy, owce i bydło, i dzikie zwierzęta. Ja, który utwierdziłem niebo, gwiazdy i ziemię, dzieło palców moich. Przyrzekłem opiekować się Tobą, o człowiecze. Kocham Cię. Proszę, nie rań mnie. Nie wystawiaj mojej sprawiedliwości na próbę. Bądź mym dzieckiem. Ja będę Ci ojcem. Będę Ci błogosławił. Żyjcie. Niech wasze życie chwali moją miłość, bo ona powołała was do życia.
Dlaczego? Dlaczego tak mnie ranisz? Dlaczego tak odpowiadasz na mą miłość? Czyż nie wiesz, że ja chcę tylko Twego dobra? Dziecko, odejdź. Poznaj konsekwencje swego czynu. Moje serce jest rozdarte miłością do Ciebie, ale Ty sam mnie odrzuciłeś. Poznaj, czym jesteś beze mnie. Twój grzech odsuwa Cię od mego raju, miejsca przygotowanego dla Twego współistnienia ze mną, dla Twego szczęścia. Idź, nie grzesz. Dam Ci szansę, ale zaprawdę powiadam Ci, ze względu na to, że Cię usynowiłem, nie rań więcej mego ojcowskiego serca. Ja zawsze jestem z Tobą. Człowiecze, synu, zabiłeś swojego brata, zabiłeś moje dziecko. Jak długo jeszcze moje miłosierne serce będzie znosić Twój grzech? Chcę Twojego nawrócenia. Jak wiele już wycierpiałem się od Ciebie od chwili, kiedy tchnąłem życie w Twe ciało. Ile razy jeszcze złamiesz moje przymierze? Jak długo będziesz zaślepiony żądzą, pożądliwością swego serca? Idź, uciekaj. Nie mogę przestać Cię kochać. Nigdy nie przestaniesz być mym dzieckiem. Ale moje boskie serce krwawi, zranione Twoimi uczynkami. Okaż skruchę.
Mojżeszu, sługo mój, pragnąłem zawrzeć przymierze z mym ludem. Spójrz, ogień mojej boskiej miłości wypalił w tej skale prawo. Chcę, abyście miłowali mnie całym sobą. Chcę, abyście pokochali swoich braci jak siebie samych. Człowieku, gdybyś tylko przyjął me słowa, porwałbym cię w głębie miłosierdzia mego. Obcowałbym z twoją duszą, a ona we mnie, swym spójcy, znalazłaby wiekuiste szczęście. Tak, Mojżeszu, ale to plemię przewrotne nie jest tego godne. Nie jesteście warci mej miłości. Tak, nie zaprzeczaj. Czy widzisz, że teraz ja, twój Bóg, Stwórca, płaczę? Ja, ten, który jest, ronię łzy, bo wiem, co działo się tam, w obozie tych, których ja wyprowadziłem, dla których to ja pokazałem się ojcem miłosiernym. Odrzucili mnie po raz kolejny. Człowiecze, jak długo jeszcze będziesz czcił cielca mamony, cielca kariery, cielca chciwości, cielca tego świata. Ten czyn, który popełniliście, Adamie i Ewo, ta pierwsza nieprawość waszego serca skierowana przeciw mnie, kochającemu i czułemu ojcu, rzuciła czarny cień na całe wasze potomstwo, na całe ludzkie plemię, na wszystkich ludzi. Nikt z was sam z siebie nie jest w stanie zadośćuczynić mojej sprawiedliwości za to zło. Dzieli nas zbyt ogromna przepaść. Nie jesteście w stanie złożyć mi, Bogu, ofiary godnej, która odkupiłaby nieprawość tylu waszych pokoleń. Zaprzedaliście się bowiem złu. Mimo wszystko, dzieci, nie mogę was tak zostawić. Choćbym chciał, miłość ma do każdego z was, nawet do największego grzesznika. Nie da mi was rzucić w rozpacz, którą sami na siebie sprowadziliście. Dzieci, dlatego z miłości do was ześlę wam swego Syna. Dlatego ja w nim stanę się człowiekiem.
Ja Bóg. Rozumiesz? Bóg odda życie, abyś ty mógł żyć. Oddam za ciebie, człowieku, życie. Zgodzę się być potępiony, wyśmiany, zakatowany, abyś ty mógł być szczęśliwy. Tylko proszę, choć tym razem przyjmijmy nowe i wieczne przymierze, bo innego już nie będzie. Synu, uwierz we mnie, bo ja wierzę, że ty staniesz się lepszy. Synu, kochaj mnie, bo ja ciebie umiłowałem aż do śmierci. Dziecko moje, spójrz, zobacz, co ze mną zrobił twój grzech.
ja sam, Bóg z Tobą, idę na krzyż. Nie Twoje razy prowadzą mnie na Golgotę. To moja miłość do Ciebie. Serce mi krwawi. Nie poznałeś mnie. Czy jest większa miłość niż ta, która każe oddać życie za swych przyjaciół? Proszę, kochajcie mnie. Wierzcie we mnie. Proszę Was. Pozwólcie mi Was zbawić. Uczynić Was szczęśliwymi. Proszę Was. Słyszysz, Jacku, Ewo, Adamie, Agnieszko, Łukaszu, Magdo, robię to dla was wszystkich, dla waszego zbawienia. Słyszycie? Daję się za was przybić do krzyża. Wierzcie we mnie. Nawróćcie się. Proszę was. Eli! Eli! Lema sabachthani! Thank you.
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten mnie przyjmuje, a ja mieszkam w nim. Jestem jego przyjacielem i daję mu życie wieczne. Wierzcie we mnie. Kochajcie mnie, bo ja umiłowałem was aż do śmierci. To jest krew moja, wylana za wielu. Kto pije z tego kielicha, ma życie wieczne. Będzie mieszkał ze mną w niebie.